Czas na wyścig numer 199 kooperacji. No i dzisiaj jesteśmy w standardowej załodze, czyli ja, MPD, Patriot 13. Abry. No, by to tyle, już wyścigu? Tak, to już pora wyścigu. No i jedziemy na torze Le Mans Bugatti, czyli na krótszej wersji toru Le Mans. Po dwóch wyścigach na tym torze przystępujemy do wyścigu specjalnego 200 minut Nürburgring, Nordschleife. Pytanie, komu się będzie chciało to jechać? Dlatego AI Toggle, czyli możliwość jazdy przez komputer, będzie dozwolona. No to jedziemy. No moje staty zawsze były. Bo ja zapomniałem, dlaczego ja w ogóle startuję ostatni? Nie startowałeś ostatni, tylko tak, żeś słabo startował, żeś spadłeś na ostatnie miejsce. Nie, jak nie startowałem? Gdzie? Jak ja startowałem ostatni? Przecież nikogo nawet nie, nikt mnie nawet nie wyprzedził, ty. No to i tak najwyżej by startował trzeci od końca, więc dużo by to nie zmieniło. A wy jesteście obok mnie? O, ja widzę tutaj Patryka. Tak. No dobra. Najpierw to skawa w konia zrobił, jak zawsze. Pomału i do przodu. O, uwaga, bo tutaj agresywnie Timo Glocka atakuje, a ja aż, o, jeszcze nie dogrzamy opony. Już ten, ja uderzyłem w kogoś w przodu, ale na szczęście trawa była, to mnie naprostowała. A więc Epili wykorzystuje warunki fizyczne toru. No idź ty, 8-8, twabizno. Wziąłem światła, dobra, wyłączam. Gdzie wiedza wyżerą i diabrozja? Tak, tak, to chyba, no, raczej on. No MPD, agresywny dive bomb na Timo Glocku. No, już wiemy, czemu ta skala jest pierwsza, bo on za ten tor. No jo, no ale jeżem przejechał z trzykółka wcześniej. To i tak więcej niż my. No ja przejechałem dwa i to niepomiarowe. No ja też dwa i to niepomiarowe. To dało mu się jedną przyzwyczaić, bo tu wcześniej robiliśmy te testy do Nürburgringu, to jechaliśmy inną klasą, to teraz trzeba się znowu przyzwyczajać. A, prawda. Tak. No i jesteśmy na przedzie. Dokładnie. No ciężko być na tyle. No jakoś startujemy z końca, to się trzeba przebijać. Nie lubią nas organizatorzy i zawsze na koniec stawiają. No bo za dozi chyba jesteś. Chyba tak. Za dobre cheaty mamy. Na chwili jedzie Ferrari. To bo te rzeczy mają we krwi. Uik. No i teraz mądry Patryk nie pomyśli, gdzie tu hamować było trzeba. Za drive'em, dobra. Bo tu gdzieś drive McDonaldowy był, to chyba tam trzeba hamować. No szuka hamowania będzie. Każdy ma swój punkt, nie? Odniesienia. To by musiało być tak z 10 drive'ów tutaj. A zamiast znaczników do hamowania drive'y. Nie, my się ostatnio śmialiśmy, no właśnie jak był ten wyścig, a nie szedł na Belgię, że jak nie pojadę w dziennym słońcu, to ten, to będą helikoptery te światła nawalać. Helikopter w ogniu. Jak, że raz komuś spadnie na głowę. To trzeba mieć czapkę, żeby nie bolało. Ale lag. Sorry. Panie, że skawa ma stopingu, a my mamy po 200, panie. Ja mam 600. O cholera. U mnie ma 190. 180. No to u mnie jest wysoko. No nie, MPD zabrał mi rekord drugiego skawa. Zapraszam. Kurde, bo to skawa tu wyhamowała. Bo mi wyhamowałeś tu. A. Dobra, jedź. No tu widać, że szybciej jedziesz. No jo, a ze mną to walczy, tak, tak. No walczy ten. Jak to jest. Wiesz, to jest Team Order, bo tu dwa Porsche są. No dobra, no, niech ci będzie. A ty jesteś sam. Jo. Prawda, jestem Russellem. Sam jak Russell. No jakiś tutaj, to jest właśnie ten wyścig, gdzie Russell zdobył drugie miejsce, nie przejeżdżając żadnego kółka.
To jest tak. Teoretycznie. Jesteśmy świeżo po Grand Prix Belgii. 2021 rzecz jasna. Także wyścig, który no nie zapomnimy. Piękna historia. Bo na jakiś, na razie chyba mam jakiś patent na ten pierwszy sektor. No tak, no tak. Szkana Dunlopa ci wychodzi. Bo ma, bo drive jest. Bo może mamy opony Dunlopa i dlatego. No, może, może tak być. A my nawet nie wiemy. Jeszcze to nawet nie wiem, jakie mamy opony. No ja też nie. No teraz nie zobaczymy. A nie, są teraz oznakowane. No mamy sąd kompan. Tyle ci. Fajnie. Ja pojechałem za Impidim i pojechałem prawie w świat. No bo ja przestrzeliłem. No ja też przestrzeliłem. Na pewno... No bo za mną pojechałeś. Ja i Patryk na pewno mamy Dunlopy. MPD ma... Nie zobaczę chwilowo, nie są na prosto. Kierowne opony. Micheliny. No skąd wiem? Jeszcze... Nie wiem, strzeliłem. Strzeliłem. Ja mam z Dębicy opony. A. Robert Dębica. Polskie. Nie, sorry, to nie to. No. No, żeby on ich tam sponsorował albo odwrotnie, to już bym nie kupował. No. No i tak nie wiem, czy kupujesz. No mam Dębicę w Seacie. Ale jednak. No. Alright, that was a 2-0-1-3-0. Aucie, może za ślepy jestem. No jak masz widzieć, jak ty masz 3 sekundy do niego straty, ty? No ale przyłączyłem kamerę na niego specjalnie na prostej, ale to i tak to było za mało. Oj, Patryk, troszkę szeroko. Bo jak się jeździ ten, to nie wiesz o tym? Ale Raid Paris Dakar to nie jest. Oj, tam to za karę przejadę dłuższe okrążenie. Dzięki. Nie wiem, czy tam to obsługuje. To było akurat tam w nawrocie, tak zwane muzeum, to jest chyba trzeci nawrót. Teraz mieliśmy pierwszy. A nie, przepraszam, bo to nie jest MotoGP. Tak, dokładnie. A! Bo MotoGP ma dłuższe okrążenie, jak poszerzasz tor. To po tym dobrym poziomie widzę, że są. Lepszy narzekaliśmy, że są za wysokim poziomie, a... No te rachory dają. Pewnie nikt z wami nie da rady ale... zobaczyć, jakie czasy robią. No dobre, jak tracą 15 sekund, to na pewno są dobre. 4 sekundy na kółko nawet, tak mniej więcej. Powiem. Czyli na razie trzy. MPD nie jedź za mną. MPD się bawi w rallycrossy. No jak to auta drogowe, to można. To ty, jak chcesz się w karting pobawić, to zapraszamy na spa, ten, na kwalifikację. A na go-karty to też, jak tego. Jak gościu wyjmował tam ze żwiru go-karta, bo nie mógł wyjechać. Mnie najbardziej zaciekawiło, jak ci porządkowi w kulki grali. A było. A, no. Ja myślałem, że kamieniami rzucali. Tak, chcieli wyrazić swój protest. Nie wiem przed czym, ale jakiś protest chcieli wyrazić. No, protest przeciwko temu, że nie mogą bolidów sprzątać, bo bolidy nie wyjeżdżają na to. Ła, że, o kurde, że robić nie ma komu. Uwaga. Oj, ja teraz przyjechałem złą linią. Bo za szybko chciałem ten łuk przejechać. Patryk przed szansą. A więc będzie walka o P1. Wreszcie. Walczą. No jak oni na szybsze nawrostych w ogóle? O, 1 km. To jest dużo. O Jezu. O, o Jezu. Nie! Nie ma. Ja się wybroniłem. Ja się wybroniłem w ostatniej chwili. No blisko. A gdzie... nie trzeba. Bo ja też wjechałem w ten żbir. No już myślałem, że właśnie też za mną polecisz. O, ale chwilę to chyba tu polecę. No, pojechał jak ten. Jak
Quartararo, Quartararo, dobrze mówię? Chyba tak. W tym roku. Dobra, teraz trzeba odpierać ataki Patryka Trulmastera. Ale ten potem jeszcze MPD nie dojechał do nas. Ja mam MPD'ego, więc ja nie wiem, ten, przez jakąś nową linię jazdy znaleźć. No ciężko jest być liderem grupy. Chociaż ten tor jakiś taki przyjemny wiedzie. Zgadzam się. Fajny jest. Jakby sama kooperacja była na torze Bugatti, to ja bym to mógł wygrać nawet. Tak. Bo czuję, że na razie to Bugatti jest moim najmocniejszym torem tej kooperacji. Pomnijmy, że to na tym torze, w sezonie 8, Empini zaliczył swój debiut w lice Air Fanatic. A, to się zgadza. Więc była piękna historia. Historyczny tor i błąd popełniam i będzie strata do Patryka. No ja myślę, że to błędy popełniam, a się okazuje, że ja na razie najmniejsze błędy w tej stawce robię. Na razie wszyscy trzej popełniamy błędy. Tylko jeden błędy mniej, drugi mniej. Na razie największy popełnił MPD. Prawda. Tak no, naprawdę. Dobra, nie? O, dojeżdżamy do mojego zakrętu. Muzeum. Które tak średnio przejeżdżą. Kawę to najwięcej zyskuje. Jadę do mnie. Teraz. No i pili już tylko 3 sekundy za mną. A ja. A więc zbliża się. No gonić trzeba, no. Ojej. Też lekko przyjechaczyłem. Tym razem lepsza linia, lepsze wyjście. That was a 2.0.1.3.4. No i to z tego, że... 10 szybciej. No i to z tego, że lepsza linia, jak tak nie za bardzo... Boże... O, sorry. Aha, teraz... O. Nie, bo koła zblokowałem, a akurat Patryk był po zewnętrznym, więc go zabrałem ze sobą. To była wina tyskamy. No, wyjątkowo się zgadzam. Ja tu byłem tylko pasażerem. Tak. Co dali teraz? Nie mam pytań. Tak. No ja nie miałem co zrobić, ja musiałem pojechać prosto, bo... Patryk miał pojechać, żeby po prawej stronie był, po prawej, by nic się nie stało. No ale ja dojechałem wewnętrzną, więc efekt mógł być tylko jeden. W sumie jak jesteśmy na torze Le Mans, to tutaj moje słowa uznania dla Krzysztofa Aleksandra Woźniaka za realizację komentarza przy okazji ostatniego wyścigu 24 godziny Le Mans, ponieważ oglądałem ten wyścig i ogółem podobało mi się, także polecam tego użytkownika. Będę miał to innego oglądać w telewizji. Nie no, on komentować umie, no. Tak, nauczył się chłopak przez te lata w motowizji. Trzeba mu to przyznać. Ja się dam online. Ale wiadomo, no, to jest wtedy, to jeszcze młody chłopak był, to jeszcze był niewykorzystany potencjał, ale rozwinął się. Młody i gniewny. Prawda, szczególnie gniewny. Oj tak. Czego nie litora. No takich umiejętności do komentowania jak do jazdy to nie miał, nie? To jest prawda. No chłop był predysponowany, jak widać, do innych rzeczy. A jas. No tu się akurat zgodzę, zyskam. All right, that was a 2. Każdy jest dobry. Sim racing.
Będę ma inne talenty. Ja wolę szybciej wyhamować, żeby znowu to skawę gdzieś tam nie pojechał. No. Kurwa, tak pojechałem. To teraz ja się... No i znowu obok siebie. Praktycznie wszyscy. A tu kruszko szeroko, ale nie straci na to wiele. Ja wyjście miałem z zakrętu szerokie. 5 minut zostało. A się robi niebezpiecznie. Fajnie. To nawet nie ma jak odjechać, nawet jak próbujesz chwilę odjechać, to tak chwilę jest popełnie w błąd i... Pnięcie. Z tyłu. Kawę przez kogo? No, pusta masz. Tu z kawy naprawdę są te pusty potrzebne. A. Tunel. Ja macie, chciałbyś. No chciałbym. No to tak chciał, że zapomniał, że zakręt później jest. Dobra, dobra. Spokojnie, bo ma wiele zakrętów. A tu akurat dla ciebie dobrze, że tam jest rozszerzenie asfaltu. Epidia atakuje. Oparcie. Jakie rozszerzenie asfaltu? No jest. Jak ja akurat pojechałem po tym. Po... Alright, that was a 0.5. A tam kawałek dalej się rozszerzał. A, w takim sensie. O, chyba kółka jeszcze. O. Ja sobie driftem. Ten jakim driftem. Teraz ja lecę. Ten jakim driftem pojechał. A dobra, a ty też? Znaczy na Patryk był zewnętrzny. Aha, dobra. Nie, bo taką prędkość mieliś wysoką, myślałem, że ten, że poszerzenie było, nie? Nie. Się zdziwiłem po prostu. Nie, akurat się nie siłem to, że tylko. Cię trochę ciebie wystraszyłem tego twojego drifta. No nie no, ja musiałem. I tak przyhamowałem, nie no bo. Żeby nie było, że tam poza torem, nie? Ja wiem, o co ci chodzi. A o co chodzi? No. Chciałeś być kulturalny. No, prawda. Nazwisko zobowiązuje. Niczym pewnego sławnego polskiego poety. Prawda. Czy skawa, co ty tak odstajesz od nas? Ale równym tempem jakby, więc was nie dogonią. Nas nie dogoniać. Dokładnie. O, tutaj Patryk błąd. I szansa dałem Piniego na atak. A nie, tu już poza torem było, to nie mogłem. Dobrze. Ile co do skawa się do nas zbliżył? O. Dziewarka na tym ostatnim okrążeniu. Prawda. Jeszcze mu tu akurat straciłem. Za szybko wpadłem w pierwszą część zakrętu i przez to straciłem drugiej. That was a 2-0-1-0-0-1. Będzie... No dobra, bo tam krawędź się kończyła zakrętu. Będzie walka o złote szyszki. Bo tutaj złote szyszki rozdają na zwycięstwo. Ewentualnie złote bagietki. W końcu Francja. Ja nie wiedziałem. No dobrze, i walczą. Dobrze, że nie złote kalesony, jak to mówię. Nie ten tor. Uuuu, kontakt! Nie sądziłem, że MPD tak szybko zacznie hamować. Chciałem bezpiecznie. Nie no dobra, to za wami jestem, to tam luz. Walka wciąż trwa. Ale teraz Patryk z masę wskoczył na drugie miejsce. Ale długo, MPD się oparł o mnie. Widziałem to. Ale podoba mi się to, że tu można tak samo walczyć bok w bok. Na wielu poprzednich modach, gdybyśmy tak zrobili, to byśmy już obaj polecieli en daleko.
To jest dotykanie. Ten mod premiuje ściganie, dlatego jest fajny. Prawda? Oj, tutaj przy rzuceniu biegu MPD zyskał. Ej, Patryk, bo ja hamować będę szybko. No właśnie. Sorry. No nie. Sorry. No i kara. Dobra, jedź. Zrobię ci ten prezent. Dzięki. Na urodziny. Jo, właśnie, coś do najlepszego, bo na nagraniu jeszcze tego nie mówiłem. Dzięki. Ja też powiem wszystkiego najlepszego. Dzięki. A już mówiliście. Ja muszę być Russellem i drugi dojechać. Jej! Brawo dla Patryka za zwycięstwo. A to myślałem, że mi... To myślałem, że mi dasz te... Ja jeszcze jest drugi wyścig, Maciek, spokojnie. No jo, no ale to ja chciałem jako Russell dojechać, a potem jako MPD. Otóż nie tym razem. No to tutaj. Patryk. Ustawianie wyników. Nie dość, że słaby, to jeszcze oszukuje. A dobra. No dobra, poczekajmy, że resztę dojedzie, bo dopiero boty... teraz kończą. Nie no, jak Jake Dennis na przykład 22 sekund, to tak w miarę. Tak. Znaczy ja, wiadomo, że walczyliśmy, ale... Prawda. I tak było, nie? Dobrze. Douglas piąty, teraz Soininen będzie. Jest. Lep. Tam walki są. Hope, Andretti, Bukie. Walka Rutherta, Lotterer, Rowan Fera, Baumanis. Tu jeszcze walka Kwiata z Nakajimą. Galery z tyłu akurat. Tu już zmiany nie będzie. Jest i Galel. Mazepin. Oh. Tu mamy grupkę na końcu. Schneider, Nasr, Rangunatan, Hulkenberg, Perez, D'Ambrosio. No i Glock. No i Glock. Szybkie zdjęcia. No to na drugim wyścigu ponownie wracamy na wizję. Nie, to już wiem, czemu byliśmy tak równie tempem z MPD-em, kurde. Ale co jeszcze raz? Bo MPD tam wypadł.